Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Croxy i dziś przychodzę do was z kolejnym odcinkiem z naszej miniserii Jak zarobić na darmowym CSGO. Jeżeli ktoś jeszcze jakimś cudem nie widział poprzednich trzech odcinków, to teraz właśnie wyświetla wam się playlista i powiedzmy, że jeżeli pod tym odcinkiem wbijecie 100 łapek w górę, to przygotuję dla was kolejny odcinek ze sposobami na zarobek. Tymczasem odcinkowe giveaway na N4A1 z Bazyliszek. Jedyne co trzeba zrobić, to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę i napisać komentarz z propozycją na jeszcze inny zarobek w CSGO. Przypominam jeszcze, że każdy 10 łapek w górę to dodatkowe 20 centów do wygrania w kolejnym konkursie. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam na film. Jak wszyscy dobrze wiemy, naklejki to nierozłączna część CSGO, za które kolekcjonerzy są w stanie zapłacić naprawdę mnóstwo pieniędzy. Kilka dni temu, a mianowicie 2 sierpnia, 32-letni reprezentant niemieckiej organizacji BIG, a mianowicie Fatih Gobbi Daik, postanowi zakończyć swoją 15-letnią profesjonalną karierę i odwiesić myszkę na kołek. Powiecie pewnie, no dobra, no ale co jakiś ziomek ma wspólnego z zarabianiem? Już pędzę z odpowiedzią. Jak można łatwo zauważyć, przy takich sytuacjach rynek Steam strasznie wariuje, ponieważ nagle każdy chce mieć naklejkę gracza, który na przykład przeszedł do innej drużyny lub zakończył karierę. Dobrym przykładem jest chociażby naklejka Taza z turnieju z Atlanty w 2017 roku, która w ciągu kilku dni od pojawienia się pierwszych plotek o odejściu Wiktora z Virtus Pro z ceny około 7 zł za sztukę podskoczyła do ponad 60 zł. Łatwo można wywnioskować, że skoro zawodnik przeszedł na esportową emeryturę, to jego naklejki już nigdy nie pojawią się w grze, a ich ilość na rynku będzie mocno ograniczona. Aktualnie cena naklejki Folia z Londynu z 2018 roku przez jeden dzień podskoczyła od złotówki 80 groszy do ponad 5 zł i nie inaczej jest z innymi naklejkami tego oto gracza. Przykładowo cena jego zwykłej naklejki również z Majora w Londynie z 50 groszy podskoczyła do ponad 3 zł i jestem pewien, że cena dalej będzie rosła. Prawda jest taka, że nieważne ile zainwestujecie w te naklejki, to i tak prędzej czy później wam się one zwrócą, gdyż ich ilość będzie mocno ograniczona z racji, że nowe naklejki Niemca już nigdy się nie pojawią. No i co, to by było na tyle. Przypominam jeszcze, że jeżeli ten film wbije 100 łapek w górę, to przygotuję dla was kolejną część ze sposobami na zarobek. Nie zapomnijcie oczywiście o konkursie na początku filmu. No i co, ja już się będę z wami żegnał. Sprawdźcie sobie poprzednie filmy ze sposobami na zarobek. No i co, ja się z wami żegnam, trzymajcie się i piona.